Siemanko, nazywam się Tomasz Tłoczko, jestem fotografem i dzisiaj razem z moim kolegą, także fotografem, Jędrzejem Sokołowskim, zrecenzujemy dla Was bardzo nietypową torbę z wyjątkowym zamkiem. Na początku byłem do niej bardzo niechętny, nie ukrywam, że jej wygląd jest dla mnie mało pociągający, jednak po głębszym zapoznaniu okazało się, że to prawdziwy designerski majstersztyk i super wygodne rozwiązanie na mniejszą ilość sprzętu. Po kilku dniach noszenia i sprawdzania jej w terenie zdecydowałem, że jest to produkt, który naprawdę warto pokazać, chociażby jako ciekawostkę. Nie przedłużając, zapraszam Was do oglądania. SpeedTop to najnowsza seria produktów w ofercie Think Tank. Pod koniec zeszłego roku wprowadzono dwie torby, mniejszą Crossbody 10 i większą, którą tutaj widzicie, Crossbody 15. Wyróżnia je dość nowatorski szczegół techniczny, czyli magnetyczny system zamykania. Magnes w torbie? Brzmi mega ciekawie, ale zobaczmy, jak sprawdza się w praktyce. Jeśli chodzi o samą torbę, jest dosyć kompaktowa, dedykowana do noszenia z paskiem przełożonym za szyję, czyli właśnie takie crossbody, lub na pasie biodrowym jak sakwa. Oczywiście można ją również powiesić po prostu na ramieniu. SpeedTop 15 może pomieścić aparat bezlusterkowy lub niedużą lustrzankę z obiektywem, plus dodatkowo obiektyw lub dwa i lampę błyskową. Poza tym zmieścimy również drobne akcesoria. Nie jest to więc wielka torba, do której wrzucę cały sprzęt, jaki posiadam. Ale raczej opcja dla kogoś, kto szuka podręcznego, wygodnego rozwiązania do przenoszenia aparatu z ulubionym obiektywem. Zewnętrzna część wykonana jest z odpornego na ścielanie materiału typu Cordura 500D. Szczerze mówiąc, ta informacja mi nie za wiele mówi, ale z doświadczenia wiem, że te produkty naprawdę przez lata w ogóle się nie ścierają i myślę, że tak samo jest w przypadku tej torby. Dolna część charakteryzuje się płaskim dnem, dzięki któremu, jak widzicie, torba stoi stabilnie. Charakterystyczną cechą tej torby jest ogólnie jej sztywność. Nawet zupełnie pusta utrzymuje swój kształt i to jest coś, co uważam, że jest mega dużym plusem. Górna pokrywa posiada usztywniony rant, w którym ukryte są neodymowe magnesy, które pozwalają na szczelne zamknięcie torby. Ja osobiście korzystam z modelu Retrospective z oferty Think Tank. Jędrzej tak samo, mamy je od lat. I wspominam o tym dlatego, że SpeedTop w kwestii designu jest kompletnym przeciwieństwem. Retrospective jest miękka i można ją zgniatać, kompresować, kiedy jest pusta, lub można ją wypchać po prostu do pełna. Klapa zamykająca główną komorę to spory element, który zasłania całą górną i przednią część torby i pozwala upchnąć w środku naprawdę dużo rzeczy. Istotny szczegół to kierunek otwierania tej klapy. W zdecydowanej większości wszelkich toreb ten kierunek jest taki sam, czyli kiedy mamy torbę na ramieniu, klapę odciągamy do siebie i w pozycji otwartej przerzucona jest po prostu przez tył torby. SpeedTop, jak sama nazwa wskazuje, ma być torbą szybką w użyciu i rzeczywiście taka jest. Klapa jest mała, zwarta i otwiera się ją natychmiastowo dzięki magnetycznemu zapięciu. Podnosisz już, potem pyk i magnes szybko łapie, wszystko jest zamknięte. Wszystko to dzieje się praktycznie bezgłośnie, więc torba spodoba się osobom, które nie lubią głośno i ciężko otwierających się rzepów. Dodatkowo klapę uchylamy w kierunku od siebie, więc nie opiera się o nasze ciało, co daje znacznie szybszy i łatwiejszy i pewniejszy dostęp do wnętrza. Niby mała różnica, ale byłem zaskoczony, jak bardzo to upraszcza wyjmowanie i wkładanie sprzętu. Klapa nie opada samoczynnie, więc możemy na przykład sięgać po aparat i robiąc zdjęcia mieć torbę wciąż otwartą, żeby po chwili schować sprzęt z powrotem. Dodatkowo torbę wyposażono w mały haczyk bezpieczeństwa, który pozwala zabezpieczyć magnetyczny zamek. Osobiście nie korzystałem z niego ani razu, bo magnetyczny zamek był w zupełności wystarczający. Na wygodę na pewno też wpływa sztywność ścianek tego modelu. Do przenoszenia drobnych przedmiotów mamy dwie kieszonki, które umieszczone są na wewnętrznej stronie klapy. Dodatkowo wewnątrz torby znajdziemy płaską kieszeń z magnetycznym zamknięciem, którą podzielono na trzy przegródki. Dwie mniejsze i jedną większą. Kieszeń świetnie nadaje się na przykład na telefon czy mały tablet lub inne płaskie przedmioty. Na bokach torby znajdują się zewnętrzne
rozszerzane kieszenie, które kiedy są puste, zupełnie nie przeszkadzają i nawet nie wychodzą poza obrys torby dzięki magnetycznym zapięciom i paskom kompresyjnym. Można je jednak łatwo powiększyć i pomieszczą nawet sporą butelkę wody. Przestrzeń komory głównej można dowolnie organizować. W komplecie dostajemy dość miękkie przegródki w niebieskim kolorze. Są one niestety dość cienkie i wiotkie. Po torbie tej klasy oczekiwałbym jednak zdecydowanie sztywniejszych przegródek, takich, które można zagiąć i dowolnie ustawiać. Torba jest dosyć wysoka, to znaczy możemy pionowo włożyć nawet dosyć długi obiektyw lub na sobie dwa lub trzy obiektywy, ale właśnie przez to, że nie ma tych zaginanych przegródek, jest to, bym powiedział, mało zoptymalizowane. Dużo lepiej by było z takimi przegródkami grubszymi, łamanymi. Pasek dedykowany jest do noszenia w poprzek ciała, więc jest dosyć wąski, ale za to posiada bardzo wygodną i szybką w użyciu regulację długości oraz wyściełane pogrubienie z miękkiej pianki. Łatwość zmiany długości paska bez konieczności zdejmowania torby to jest coś, co naprawdę bardzo mi się spodobało. W górnej części torby znajdziemy również mały pasek, który służy jako rączka. Początkowo miałem obawę, że trzymając za niego, torba może się otworzyć, jednak wszystko zostało starannie przemyślane i nie ma takiej możliwości. Muszę się przyznać, że nie korzystałem z tej torby jako sakwy na pas biodrowy, ale warto odnotować, że jest taka możliwość. Tył torby, który styka się z naszym ciałem, jest wzmocniony miękkim materiałem, który amortyzuje uderzenia i pozwala zamocować speed top na pasku od spodni lub dedykowanym pasie think tanka. Do torby dołączono również dodatkowy ochraniacz przeciwdeszczowy. Think Tank dorzuca takie osłony chyba do wszystkich swoich produktów i przyznam się szczerze, nigdy z takiej osłony nie skorzystałem i z tego co mi wiadomo, Jędrzej też nie. Jeżeli chodzi o wybór torby, to wiadomo, jest to bardzo osobista sprawa. Wiele osób poza praktycznością kieruje się po prostu gustem. Jeśli chodzi o produkty Think Tank, należą raczej do tych stonowanych, eleganckich i dość konserwatywnych w stylistyce. Nie znajdziemy tutaj żywych kolorów czy zbędnych ozdobników. Ja sam bardzo lubię serię Retrospective, natomiast stylistyka Speed Topa to raczej nie mój klimat. Co do pojemności, to również indywidualna sprawa. Mi osobiście na sesji z trzema obiektywami, które akurat miałem na testy, sprawdziła się znakomicie, jednak na większe zlecenia była zdecydowanie za mała. Podsumowując, z pełnym przekonaniem mogę Wam powiedzieć, że ten model jest naprawdę bardzo wygodny w użyciu. Krój torby, sposób zaprojektowania paska, użyte materiały i przede wszystkim innowacyjne, magnetyczne zamknięcie to detale, które wpływają na to, że dostęp do sprzętu jest przyjemny i łatwy. Zamek na te magnesy jest szalenie satysfakcjonujący. Speed Top to model, który łączy w sobie zalety klasycznej fotograficznej torby, takiej typu kamera holster, i dlatego świetnie sprawdzi się nie tylko w dynamicznej akcji, ale również w sytuacjach, kiedy mało używamy aparatu, ale chcemy mieć możliwość łatwego dostępu w dowolnym momencie. Moim zdaniem to bardzo ciekawa propozycja dla wszystkich, którzy szukają czegoś niewielkich rozmiarów i nienawidzą, jak im coś tam dynda z boku, jak paski, klapy czy wystające kieszenie. To tyle. Dziękuję Wam bardzo za wspólnie spędzony czas. Będzie mi bardzo miło, jak zostawicie komentarz czy łapkę w górę. Oraz oczywiście zapraszam do subskrybowania kanału. Wiem, że większość z Was, którzy oglądacie, nie subskrybujecie, natomiast to bardzo pomaga rozpowszechniać ten kanał dla innych, którzy jeszcze tutaj nie trafili. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.